Przede wszystkim, no, powiem 7, przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, zaczynamy zwiedzać sferę ognia. Zastanawiam się, czy nie chciałbym może na mógł rzucić odporności na ogień. Może nie, ale wszystko będzie ok. Tutaj są te salamandry. Skrop. Do dzieła. Dobra. Ta drużyna niech też podejdzie, ile jest w stanie. Lajcik. A, nie zmieniłem ci broni, tak? Możesz strzelić jeden pocisk. Oczywiście. Te salamandry, czy chcesz rzucać na nie zaklęcia? To może jakieś anulowanie czarów? Natychmiast. O nie, zdjąłem ci tą lustrzane odbicie. Sorry, nie chciałem tego. Myślałem, że coś innego może zdjąć. Oczywiście. Dobra. Rzućmy tutaj lodową nawałnicę. Tyle. Możesz się zająć tą salamandrą. Ładne obrażenia. Jesteś w stanie do niej dobiec? Jesteś, super. Okej, okay. On trochę oberwał. Skrop. Soul też oberwał. Trzeba go podleczyć, dobra. A to wszystko jest zaplanowane. Elmo. Rzuć się na tą salamandrę. Nie, jesteś w zwarciu z nią. Okej, dobra. W takim razie podejdź do niej i ją dokończ. Dobra. Ekstra. Lajcik, ogień. Oczywiście. Czy coś chcemy jeszcze na nich rzucić? Chyba nie. Natychmiast. Powinny niedługo łatwo zginąć. Z boską wolą. A? Tak jest. Mam nadzieję, że nie wejdziesz w lodową nawałnicę. Nie wesz, nie wszedłeś, fajnie. Tak jest. Dobra, Soul trochę oberwał. Już. Dlaczego to poło spowodowałoby niby atak? Tylko wchodzisz w jej strefę kontroli. Dobra, tutaj nic od was więcej nie potrzebujemy. Możesz zużyć swojej starej magruszczki. Ekstra. I mu go... Możesz wyłączyć szybki strzał, twoje podstawowe Dobrze. Ataki powinny ją zabić. A może nie? Tak jest! No dobra. 170 punktów doświadczenia, dla Skropa na 210. Dobra. Jedno Dobrze. Leczonko. Z grubsza jesteśmy ustawieni. To idźmy dalej.
Dobra, zanim to zrobimy, to może rzućmy ochrona przed energią ogień na ciebie. Ty możesz rzucić sobie również większy magiczny kieł na siebie. Dobra. No i co my tu mamy? Rozproszmy się trochę. Co my tu mamy? Nazywam się Soul. A ty kim jesteś? Jestem panem ciemności. Obrzydliwcze, jesteś tylko plugawym demonem. Wszyscy musimy zaakceptować to, kim lub czym jesteśmy. Wkrótce więc będziesz musiał zaakceptować bycie truchłem demona. Tak ci śpieszno ze mną walczyć. Wiem, że nie mam innego wyjścia. Niech więc tak się stanie. Oby nasze starcie było krótkie i wyjątkowo bolesne. Zobaczymy. Ifryt. Dobra. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale kilka razy podchodziłem do tej walki i powiem, że to jest najtrudniejsza walka, z jaką do tej pory się spotkaliśmy i dużo zależy od szczęścia. A więc tak, zacznijmy od tego, że poprzywyzywałem wszystkie możliwe samuny, czyli towarzyszy. Skropowi dałem pochodnie mrozu, bo dzięki temu całkiem niezłe obrażenia jest w stanie zadać temu Balrogowi. Bez tego w ogóle nie jest w stanie nic zrobić. A Anti będzie naszym tankiem. To musi sobie jeszcze rzucić na siebie kamienną skórę. Teraz możemy jechać. Żadnej innej opcji za bardzo nie ma z nim. Musimy walczyć. Dobra. Reszta naszych ludzi będzie służyła za... pomoc jakby. Możemy się szybko z ifrytami rozprawić, na przykład Mugo. Ja mu też możesz pomóc. Tak, ty najlepsze co możesz zrobić to kwasową strzałę Melfa. Czasami wchodzi, czasami nie. O, super, weszło akurat. Może się zapowiada. Dobra, o to nam chodziło, żeby towarzysze jak najwięcej czarów zbierali. Dobra, Funrock. Zajmij się tym ifrytem. Anti. Tak jest. Podejdź jak najbliżej i się nim zajmiesz. Dobra. Soul, masz coś takiego jak mikstura ochrony przed pozasferowcami. Użyj ją. Nie wiem na ile ci to zadziała w tym przypadku, ale wejdź tutaj. Dobra, w międzyczasie muszę odnowić przyspieszenie. Rzuciłem je przed walką, ale już się zdążyło skończyć. Dobra, chyba wszystkich ludzi, którzy jesteśmy w stanie przyspieszyć. A nie, jeszcze tutaj możemy coś przyspieszyć. Dobra. Dobra, i teraz nasze główne działo Skorp. Do dzieła. Okej, akurat nie udało mu się trafić. Niedobrze. Dobra, ty Elmo, cofnij się tutaj. Dobra. Bo gość może przywoływać ifryty, tak jak poprzedni, i to nam bardzo przeszkodzi.
Natychmiast. Lavos będzie spamował magiczne pociski. Większość z nich nie przejdzie, ale kilka z nich to przejdzie, zada kilka ważnych obrażeń. Dobra. Tutaj są te ifryty. Funrock, ty nic nie rób. Dobra. Anti. Atakuj go, chociaż twoje ataki nic mu nie robią. Soul. Barbarzyński szał. I do dzieła. Jeżeli jego pierwszy atak nie trafi, to raczej reszta również nie trafi. Dobra. Light, możesz się ustawić tutaj na przyszłość, żeby próbować ewentualnie leczyć. Dobrze. A tak za bardzo nie mam do ciebie zbyt dużo do robienia. Raz, Korp, do dzieła. Dobra, o to nam chodzi. Skorp jako jedyny w tej drużynie jest w stanie mu zadawać sensowne obrażenia. Dobra, natychmiast. Pomóż tutaj z tymi Quasitami. Albo możesz go zaszarżować. Dobra. Dobra. Lavos, tak dalej spamuj pociski. Dobra, nie wiem co on chciał rzucić, ale możliwe, że w tym momencie już zaczyna rzucać albo zabicie, albo sugestie, albo zabicie żyjących. Nie jestem pewien co chciał teraz rzucić. W razie im więcej zaklęć zmarnuje, tym lepiej. Tak jest. Tak, widzicie, jak nawet jak anti trafi, to mu nic, żadnych obrażeń nie zadaje. Dobrze. Soul? Soul ma trochę mniejszą szansę na trafienie, ale jak trafi, to może coś zrobić. Tak jest. Skorp, do dzieła. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Mu go pomóż tutaj z Quasitami. Dobra. Dobra, Lavos. Masz jeszcze pociski. Okej, to jest niedobrze. Wydaje się być właściwym posunięciem. Skorp, jeżeli zaraz będzie próbował uciekać, to będzie bardzo niedobrze. Soul uciekł, możemy próbować go z powrotem przywołać, ale to zazwyczaj nie działa. Dobra, Light. Light ma coś takiego jak... Właśnie, czasami też się buguje, że nie mogę, nie mam dostępu do zdolności Lighta, mimo iż on ma teraz turę. Light ma taki czar jak... Ten. Przełamanie strachu, ale z jakiegoś powodu tutaj kompletnie to nie działa. Musieć się wydostać. Dobra, ten strach może nam mocno pokomplikować sprawy. Tak, teraz wszyscy będą przed nim uciekać. Dobra, cóż do niego ogień, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Dobra, dobra. Lavos. Spróbujmy śmierdzącą chmurę na niego rzucić. Chociaż domyślam się, że to nie ma żadnego, nie będzie miało żadnego efektu. Plus 32, tak, to jest niemożliwe, żeby go zaczarować w ten sposób. Dobra. Niech zużywa czary na towarzyszy. Dobrze.
Jak rozkażesz. Próbujmy ich przywoływać do przodu. Aczkolwiek to chyba nigdy nie zadziała. Tak. Bart ma to przełamanie strachu. Ruszam. Spróbujmy to rzucić, ale nigdy to... Za każdym razem jak to próbowałem, to nie miało żadnego efektu. No oni są pod efektem strachu i to nie ma żadnego wpływu na nich. Musieć się wydostać. Szkoda. Spróbujemy przeczekać te tury strachu. Jak sobie życzysz? Idzie nam całkiem nieźle. Anti, najlepsze co możesz zrobić, to... dać mu kolejne cele do zabawy. Soul, jesteś w stanie go zaatakować? Okej. Dobra. Elmo, podejdź. Dobra, skończyły nam się czary. Możemy rzucać na niego kulę ognia, ale ona ma chyba kompletną niewrażliwość na ogień. Użyjmy różdżki. Okej, działa. Dobra, niedźwiedź przeżył. Myślę, że możemy spróbować mu dać również kolejny cel. Natychmiast. Okej, dobra, jednak podchodzenie do niego, dopóki mamy strach, chyba mija się z celem. Natychmiast. Mógł strzelać, chociaż to niewiele da. Dobra. Lavos, spróbujmy użyć tej różdżki wyładowań łańcuchowych. Zastanawiam się, czy uda nam się przebić przez jego odporność na czary. Mamy niezłą szansę, że przebijemy się przez tą odporność, więc spróbujemy w kolejnych turach jeszcze raz. Dobra, jest niedobrze. On potrzebuje kolejne cele mieć. Tak jest. Strach pozwala zakrzywiać prawa czasoprzestrzeni, ponieważ są w stanie się ruszać więcej niż powinni. Z boską wolą. A nawet jak mu go trafi, to zadaje zero obrażeń. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz tej różdżki. Jak sobie życzysz. Zero obrażeń. Minus 36. Niewrażliwość na elektryczność, okej. To źle, zmarnowałem w takim razie ruch. Anti. Tak jest. Dawaj mu kolejne cele. Tak długo jak marnuje turę, żeby zająć się tymi przywołańcami, to jak rozkażesz. Osiągamy efekt zamierzony. Tak jest. Jeszcze 4 tury. Dobra.
Podejdź tak chociaż jest. Bliżej. Dobra, tobą chciałem użyć różdżki magicznych pocisków. Nic nie weszło tym razem. Dobra. Tak jest. Jak rozkażesz. Nie uciekajcie, kurde no. Jeszcze trzy tury. W międzyczasie w sumie możemy się troszkę podleczyć. Da się zrobić. Dobrze. Dobra. Dobra. Lawos, dalej, próbuj, różdżki. A powoli do przodu. Jak sobie życzysz? Będzie 100 zwłok koło niego. Ty możesz sam się podleczyć. Dobrze. Raz, stój tutaj. Dobrze. Elmo, postaraj się chociaż troszkę podejść dobra. Bliżej. Dobra. Jeszcze jedne magiczne pociski. Tym razem żadne nie wiesz. Niedobrze. O, przeżyję dwie tury? Nie, nie przeżyję dwóch tur. No cóż. Jak sobie życzysz? Proszę cię. Dobrze. Soul. Ostatnia tura. Ruszam. Ostatnia tura strachu. Lawos. Dobra, trzy weszły. 230. Kończą nam się czary. Jak sobie życzysz? Tak jest. Dobra, chyba jeszcze jednak jedna tura strachu będzie. Może prędzej Lawos go zabije magicznymi pociskami. Odzyskaliśmy kontrolę nad Funrokiem. Oczywiście. Chyba zaczyna kończyć nam się strach. Jest. Dobra, teraz jesteś zmęczony. Dobra, spróbuj podejść. Natychmiast. Dobra, niestety nie możemy już przyspieszenia. Tak jest. Możemy spróbować jeszcze uleczyć Skropa. Dobra, Skrop, do dzieła. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, jesteśmy z powrotem w grze. Nie wiadomo mi, żeby miał jeszcze jakiekolwiek czary w zanadrzu. Więc zdaje mi się, że już
Jesteśmy na ostatniej prostej. Dobra, jego AI tak działa, że zawsze najpierw atakuje przeciwnika, który jest najbliżej jego. Więc jak jeszcze dalej mu będziemy oczywiście blisko wilków przywoływać, to nadal powinien się na nich skupiać. Dobra, skrop. Jest! Dobra. Dobra, to mi zajęło wiele podejść. Natychmiast. Dobra, mamy kulę złotej śmierci. Teraz domyślam się, że również może przywoływać tego Balroga, tak? Tak, może pewnie raz przywołać tego Balroga. Dobra, tak jak powiedziałem, to była najtrudniejsza walka w grze, jaki do tej pory się spotkaliśmy. Wiele razy tutaj podchodziłem do tego, aż w końcu znalazłem strategię, która działa. Bez Skropa jego ogromnego bonusu do ataku plus 26 nie widzę najmniejszych szans, żeby dało się to przejść. Więc dzięki Skrop, że jesteś tutaj. Moglibyśmy jeszcze z tym Lordem Xardasem próbować. On miał też całkiem niezłą premię do ataku i całkiem niezły miecz. Ale tak, przekoksany gość. Ile za niego doświadczenia dostać? Tylko 200 punktów doświadczenia? Serio? Dobra, zrobię tutaj przerwę. Nie wiem, ile wyjdzie z tego odcinka, bo tam trochę mogłem powycinać i cóż. I widzimy się w następnym odcinku. Pozostałe sfery też chyba mają dosyć ciekawe wyzwania, ale już na razie wygląda na to, że z Kropem damy sobie z nimi radę. Dobra, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.